zrobię makijaż. Już podkład zaczęłam robić i nagram to, bo pomogę. Więc podkład jak robię, to robię takie kropki i rozklepuję. Mam brudny beauty blender, znaczy się to nie jest oryginalne, to jest jakiś, nie wiem, z Rossmana albo Hebe, nie wiem. Taki jeszcze stary, bo jestem śmierdziel i brudas. I sobie rozklepuję. Czemu robię kropki? Bo nie wiem, bo tak widziałam kiedyś na TikToku albo YouTube Shorts, jak jakaś Azjatka tak robiła i tak robię. No i poza tym w ten sposób równiej to sobie rozkładam na skórze. Nie wygląda jakoś zajebiście u mnie. Znaczy się czoło to tam wyjebane, no nie? Ale na skórze generalnie mi dobrze jakoś to super nie wygląda. Mam trochę nierówności, takie hormonalno-trądzikowe. A jeśli chodzi o korektor, to... nie, czekaj. Generalnie podkładu nie nakładam na co dzień. Na co dzień robię tylko korektor, ale nie wiem, dzisiaj miałam taki mood. Więc tak zrobiłam. Korektor. Aha, nie mogę zoomować na telefonie, no dobra. To korektor, nie wiem, ja mam taki, bo jestem całkiem blada i na polskim rynku ciężko o tani, blady kolektor. Korektor. Kolektor jest w Lidze. I korektor nakładam tak tutaj, tak trochę więcej. I tutaj sobie ciągnę. No i resztkę tego, co mam na aplikatorze, to ja robię tutaj takie kropki, żeby je później zapudrować albo cieniem przykryć. Może trochę tutaj. I z drugiej strony robię to samo. O. Ten konkretny całkiem szybko zasycha, więc szybko to rozklepię i później sobie resztę mordy ogarnę. Jeśli chodzi o resztę mordy, to lubię... Czekajcie, muszę nabrać troszkę na aplikator. Lubię tutaj sobie ten pieprzyk, nie chcę przykryć. Co tutaj jeszcze? O, ten pieprzyk też. Go też średnio lubię. Ale mam żółte zęby w tym żółtym świetle. Tak tutaj, bo mam mordę gumowego misia. I pod nosem, nie, pod nosem mam wyjebane. Ale tu, bo mam bliznę. W ogóle powiedziałam, że pod nosem nie będę robić, po czym zrobiłam tutaj. Pod nosem miałam na myśli wpłatka, dlatego że mi się tam i tak wszystko rozciapka, bo mam zesrane to, więc tam nie robię i tak, bo to nie ma większego sensu i tylko będzie takie obrzydliwe, rozwarstwione tam wszystko. I ogólnie to nie kryje jakoś dobrze moje produkty, które ja mam, bo jestem bidok i nie mam jakichś dobrych. Ale jak później się dorobi piegi, to tego nie widać, tego pieprzyka, aż tak bardzo. Brwi to tam, nie wiem, jakimś przeźroczystym żelem. Nie mam z nim jakichś dużych problemów. Mam też grzywkę, więc tych brwi w sumie u mnie nie widać zbytnio. Więc no, po prostu je przeczesać, żeby ładnie stały, żeby były bardziej puszyste. I nie wiem, widoczne. Ja też mam przeciętą brew, więc... To nie ma jakiegoś większego sensu w moim przypadku. Albo może i by miało sens, gdyby mi się chciało. A mi się nie chce, więc to nie ma sensu. Puder. Klara mówiła, że u niej nie ma białych pudrów. No, u mnie jest ich bardzo dużo i one są ogólnodostępne, ale obrzydliwie moja skóra wygląda. Znaczy się ogólnie też, ale tak w tym doporocie tak bardzo mocno. Ale Klara mówiła, że u niej nie ma zbytnie takich pudrów. U mnie głównie tak jest. Więc nie wiem, to bardzo zależy. Ja używam białego, bo... Bo taka jestem. Wysypałam sobie do denka troszkę. Wezmę na gąbę. I najpierw tutaj pod okiem. Bo to jest białe, więc mi się rozjaśni trochę. I tak lubię mieć zrobione. O Boże, mi oko uciekło. Później tutaj na powiekę, bo nie będę robiła sobie chyba cieni dzisiaj. Dzisiaj tylko i wyłącznie kreską się pobawimy. Resztę w czoło i w brodę. Bo mi się najmocniej wyświeca. Tutaj mam biały osad, bo ja to sobie zostawię, żeby mi bardziej weszło, a tutaj nie muszę. Czoła i tak mówię, nie widać u mnie, bo mam grzywkę. Którą mam zaczesaną na opaskę, tak to się nazywa. Tutaj trochę. No jest. Przy biurku chujowo było widać, więc... Mówię, moja skóra nie wygląda aż tak obrzydliwie, tak normalnie. To żółte światło tak na nie działa.
A, ja nie pokazałam podkładu, to mam rimmel, nie, Match Perfection, chciałam powiedzieć Perfect Match, a to jest chyba inna seria w ogóle, nie wiem, czy to jest Rimmera, Rimmela. Po chwili, już, czekania, sobie to otrzepię. I z drugiej strony. Świetnie. To mówiłam, że będziemy się bawić głównie kreską. Nie jestem w stanie się bawić kreską, mimo wszystko bez odrobiny cienia, więc trochę cienia też zrobimy. Nie na tyle dużo, żeby to, że mam opudrowaną powiekę, zrobiło jakąś bardzo dużą różnicę, ale na tyle dużo, żeby uznać, że jest dobrze. Więc chwilkę, przesunę sobie tutaj lusterko. Tak, więc nasz plan jest taki, żeby jakimś takim. Chwila, pokażę. Mam paletkę, tutaj mam naklejkę Naruto, to jest paletka z Revolution. Wezmę sobie takiego cienia. To jest taki. Nie wiem nawet jak go opisać, jest taki brązowy, całkiem ciepły. Nie wiem, ładny kolor. Wezmę i nałożę go sobie na dolną powiekę. Ale sobie jeszcze obstrukałam wszędzie wokół. Zatrę to trochę. Takie, jakbym miała siniaka sobie zrobiłam. Ale dobrze. Z drugiej strony też to samo zrobię. Dobrze, na górnej powiece też bym zrobiła w sumie to samo, tak personalnie, bo teraz robię taki swój całkiem basic make-up na dzień codzienny, ale z użyciem podkładu, bo mówię, taki kaprys miałam. Ale tak, żeby to nie wystawało za mocno. Tak, nie wiem właściwie w jakim celu, bo prawdopodobnie to przykryję kreską, ale nie wiem jeszcze jaką kreskę sobie zrobię, więc tutaj też sobie zrobię trochę cienia, ale nie będzie raczej zbyt dobrze widoczne. O Boże, ale sobie tutaj napstrukałam. Powiedziałabym, że coś takiego. To jest mój efekt, którego oczekiwałam. Przy świetle naturalnym mniej więcej tak. Idziecie, nie mam żółtych zębów, jakby co. Są tylko krzywe. No i to samo z drugiej strony. I też, żeby nikt mi z klikiem nie potraktował jako jakikolwiek autorytet. Niemniej jestem amatorem, więc proszę. Proszę mi tutaj się ze mnie nie śmiać, ani nie mówić mi jakichś niemiłych rzeczy, bo sobie tego nie życzę. Teraz bym sobie jakiś taki błyszczący cień przyklepała, wezmę z tej samej palety, ten lubię najbardziej. Każdy lubi to, co ma, no nie? Każdy ma tam jakieś inne gusta, ja ten lubię najbardziej, bo fajnie się wyświeca, ale w żółtym chyba nie będzie tego widać. Się w żółtym świetle? No nie, widać. Bardzo ładny jest. I ogólnie prawdopodobnie większość użytkowników makijażu uzna mnie teraz za wariata, ale ja personalnie lubię mieć świecące co jeszcze pod okiem. I tutaj też sobie zrobię brokatem. Tutaj się jeszcze mniej to wyświeca. I teraz bawimy się w to, co jest w makijażu i ma najfajniejsze. Moja ulubiona część to generalnie jest. Zaczniemy robić kreski. Co ja robię, żeby robić kreski? Ogólnie eyeliner, jakiego ja używam, najtańszy możliwy. Generalnie teraz ma taki z Eveline. Nie jest on zbyt dobry w mojej opinii. Wkurwia mnie, zwłaszcza jego aplikator, bo ja używam głównie eyelinerów w Kołamarzyku. To, nie widzicie tu już logo, to był taki eyeliner z Golden Rose. On był zajebisty, ale mi się skończył. I tak, ale ten ma chujowy aplikator, ja wam go aż pokażę. Taki, i on jest taki. O, czekaj, nie pokazuję do kamery. Wygląda dobrze, no nie, ale on jest taki w chuj sztywny. To jest jakaś taka gąbka, nie pędzel, no. Masakra. Niefajny. Nie polecam, więc jak ja robię kreski, to używam tego eyelinera.
Ale pędzelka z tego, ale ja to już całkiem dawno temu zużyłam i ten pędzelek, on też jest całkiem zgwałcony przez życie. Jest taki drobniusieńki. Czekaj, co zrobić, żeby było go widać? Chyba nie dane wam będzie go zobaczyć. No trudno, ale w każdym razie używam tego eyelinera i tego pędzelka, jeśli chodzi o moje rekomendacje. Jeśli chodzi o tanie eyelinery, bardzo lubię. Nie wiem, czy dalej go lubię, ale kiedyś na pewno bardzo lubiłam eyeliner z Lovely. Czekajcie, może mam jeszcze jakieś opakowanie puste. Taki. Bardzo go lubiłam, bo kosztował na promocji 6 zł i się nie rozpierdalał. Ale każdy ma jakieś tam inne swoje potrzeby. Kreskę powiedziałabym, że zaczynamy klasycznie, czyli jak tu mam linię wodną, to ją pociągnę, jakby przedłużę, nie wiem jak to nazwać, no ale tak zrobię i nie wiem, może zobaczycie, może nie. Nie, tak jak to zrobić, żeby wiedział, tak chyba. Tu. Takie coś. Trochę krzywo. No ale no, trzeba sobie jakoś z tym radzić. Nabieram więcej, bo miałam trochę za mało mimo wszystko produktu na pędzlu. Jakby to dzisiaj zrobić, żeby było fajnie. Bo nie mam planu, jakby co. Kurczę, chwila. Nie mam też statywu na telefon i ciężko mi to jest to oburządzić, bo czekaj, pokażę w sumie. Bo to stanowisko, na które mam telefon. O kurwa, o, nie mogę odwrócić aparatu. Tak zrobię. Że tutaj jest zestaw do dziergania Olafa z Krainy Lodu i tutaj mam jakieś pisaki i ja telefon trzymam tutaj pomiędzy tymi pisakami. Masakra to jest. Powiedzmy, że mam równo zrobione te jaskółki, chociaż to nie są jeszcze w pełni jaskółki, no nie? I teraz to, co będę robić, przesunę sobie znowu lustro, to wybranie punktu na powiece. Kurczę, pisze do mnie typ, czy chce kurczaka. Zaraz mu odpiszę. To połącz, znalezienie punktu. Ja lubię mieć całą powiekę tutaj pokrytą eyelinerem, więc to swoją jaskółę i tak będę ciągnęła do środka oka. No nie? Mam opadającą powiekę. Jak patrzę do przodu, to wygląda w ten sposób. Czyli moja kreska normalnie musi być całkiem wykrzywiona. Ale używam jakichś lifehacków z TikToka. Albo nie, no bo ja TikToka nie oglądam. Więc z Instagram Reelsów przede wszystkim w moim przypadku. I kreskę ciągnąc tutaj, nie otwieram oczu, nie robię tak, jak dużo osób robi. Tylko od samego końca. O kurwa, ale grube to zrobiłam na końcu. Chwilę, muszę to poprawić. Ale tak. Ciągnę do środka oka tą kreskę. Już tutaj próbowałam się, przymierzałam do tego. I to jest takie rozciapkane, ale nie bój żaby, bo to teraz poprawiamy, żeby to wszystko tutaj rozciapkane już na takiej. Patrząc w dół. Co robiąc? Jezus Maria, co ja mówię? Ale tak patrząc już w dół, żeby mieć ładnie otwartą powiekę, żeby móc z łatwością potem malować, poprawiamy wszystkie linie, które są wyjechane. To było trochę łatwiejsze, gdybym miała naprawiony pędzelek. I to tutaj, tego całego fafluna, w taki sposób zamykam. Wtedy jak patrzę od przodu, to mam normalnie kreskę, a tutaj mam taką linię fajną. Tutaj tak to wygląda po wypełnieniu. Nabieram jeszcze trochę produktu, bo jak mówiłam, lubię mieć pełną kreskę. Więc sobie tutaj jadę do dolnego kącika. Nie dolnego, tylko wewnętrznego. Po kreskę, żeby była całkiem równa, fajnie by było. Staram się nie naciągać skórę, bo to chyba niezdrowe jest. Ale czasem trzeba. I u różnych osób to różnie wychodzi, no nie, no bo każdy z nas ma trochę inną budowę mordy. W moim przypadku to się da zrobić, ale kiedyś tego sporo robiłam.
Teraz staram się tego robić trochę mniej, ale mówię, to jest często nieuniknione przy różnych makijażach i w ogóle. Więc tutaj wyrażam chyba zgodę, ale nie radzę się mnie słuchać. Nie jestem autorytetem. To jest formułka, żeby ograniczyć wszelki negatywny impact wszystkiego, co zrobię i powiem. I nie ma też pomalowanych rzęs jeszcze. Rzęsy maluję na koniec, już po kreskach, dlatego że kreski zwykle robię całkiem duże. Co zresztą chyba widać w tym momencie. I nie chcę. W sensie, eyeliner często mi tak wpada w rzęsy, a tak na sobie je rozciapkała dość mocno. Gdybym je najpierw pomalowała i bym mogła sobie na powiekę, to jest wszystko. No, gówno. Wolę po prostu na odwrót, ale są różni ludzie, różne preferencje. Tutaj jeszcze poprawię. I od środka, od wewnętrznego kącika też sobie pociągnę. Chyba coś jest nierówne. Zatem robię drugą powiekę, w sensie drugie oko i zobaczę i poprawię to, co jest źle. No i zrobiłam obie kreski. Taki ich wygląd jest. Trochę je pogrubiłam, żeby... O Boże, bo tutaj mi się cały czas w tym kąciku... Ale to zaraz naprawimy jakoś. Ale tak wyglądają moje kreski, tak po prostu basic kreski. Zaraz coś tutaj jeszcze udziwnimy, bo nie lubię mieć nudne kreski. Pierwsza rzecz, jaka mi się w głowie pojawia, to jak mam tak zrobione kreski na tej zasadzie, że tutaj mam właśnie ten taki spadek, to lubię zrobić sobie... Ale mi się wykrzywił ten eyeliner. Tak. Nie wiem czemu. Jestem pierdolnięta. No, coś takiego. Z drugiej strony też. Chcę tego nie widać, bo to jest w skięciu powieki normalnie, ale tak to wygląda. Całkiem fajny. Lubię ten efekt. Kolejny jakiś szalony pomysł, co by tutaj zrobić, bo nie wiem. Trochę. Ojejku, tutaj też muszę to poprawić. Teraz to zrobię. Chwilę się zastanowię i to naprawię teraz. Nie wiem, może byśmy zrobili tutaj coś jeszcze od dołu. Nie wiem, czy tutaj bym takie coś może pociągnęła. Nie mam pomysłu nawet, nie wiem pojęcia, co ja robię. Z drugiej strony to samo. Mogę zrobić z tego jakąś pajęczynę teoretycznie, albo może by zrobić jeszcze taki. Nie wiem, jakieś strzałki. Chwila. Takie coś mi wyszło. Nie wiem, wypełnię to. Może to coś zmieni. O kurczę. Wyjechałam. No nic. Takie rzeczy da się naprawić. To nie jest tak, że to już musi tak zostać. Boże, jak ja bym chciała mieć normalny eyeliner, a nie jakieś rozjebane gówno. Czym jest ten pędzel? Wziąłem jakiś inny z tego z Lovely kałamarza, co pokazywałam. I głupio, że wcześniej o tym nie pomyślałam. Od razu tak szybciej poszło to. Nie, żeby to długo mi ogólnie zajmowało, bo cały ten makijaż, ten film trwa 20 minut teraz, a robiłam ten makijaż, nie wiem, z 25-30 minut do tego etapu.
Czy coś jeszcze tutaj powinnam dodać? Oczywiście, że tak. Tutaj jakiś taki łuk może. Dosłownie właśnie uczestniczycie w procesie kreatywnym i rzeczowym. Nie, dobra, ten łuk za bardzo. On nie powinien tak wyglądać. Chwilkę. Ale ja wiesz, dodała kryształki. Na przykład tutaj na końcu tego łuku. On nie jest za duży chyba. Może jest troszkę za... Nie, jest zdecydowanie za duży. To muszę mniejszy rozmiar kryształka dobrać. Te są mniejsze. Są takie kryształki, one ogólnie są sprzedawane jako ozdoby na paznokcie. Nie, jednak nie tutaj. Mam zbyt bardzo padającą powiekę na takie rzeczy. Ale ogólnie te kryształki one są sprzedawane jak takie na paznokcie. On nikt mi nie zabroni przykleić sobie do mordy, no nie? Jestem wolnym człowiekiem. Jednak ten kryształ tam nie może być, więc tak klasycznie bym przykleiła go... Może, o, sobie nad tym daszkiem, tak centralnie. Nie, no też za dużo. Może tu. Oj, spadł mi. Jezus Mary, to teraz jest jakaś minuta przyklejenia paznokcia. Nie paznokcia, tylko krzyż. Przepraszam, ja nie wiem, co ja mówię. Zaraz wracam. Czy coś jeszcze? Czy gdzieś jeszcze? Trochę sobie jeszcze dodałam warkat. I przepraszam, ale ja uwielbiam taki kicz. Znaczy się, dla mnie to nie jest kiczowate, no bo kiczowate to znaczy, że jest chujowe, ale dla mnie nie jest kiczowate, ale wiem, że większość już osób, które to raczej nie ogląda, bo to chyba oglądają tylko i wyłącznie moi znajomi, ale jeżeli to oglądają jakieś osoby, które gdzieś tam znam, nie wiem, ze szkoły, cokolwiek, to prawdopodobnie mówią, że tak, że kurwa zawsze sobie zrobię jakiś kicz na mordzie. Więc tak. Jeszcze później dokleimy kreski, nie kreski, Boże, dokleimy sobie później jeszcze rzęski, bo kreski mam całkiem duże, więc trochę przydałoby się doklejone rzęsy, żeby podkreślić to, ale najpierw pomaluję swoje tuszem. Jeśli chodzi o rzęsy, to moje górne to raczej nie ma się zbytnio o czym popisać, więc je pomaluję tak, aby było. Ale to dolne u mnie, jak już to robią furorę, chociaż też są całkiem zmasakrowane. Jeśli chodzi o tusz, to mam dwa. Nie pamiętam, który jest pełny, a który pusty. Oba są z Bonjour. I one są drogie, ale je kupiłam na promocji. Więc zaraz wracam znowu. Generalnie mam naturalnie całkiem proste rzęsy i... No to jest całkiem problematyczne, tak. Ogólnie w życiu codziennym większość tuszy, nawet jak są jakieś reklamowane, że one tam podkręcają rzęsy, jak nie wiadomo co, to no, na mnie to nie działa. Chyba jednym z nielicznych tuszy, które personalnie mogę jakoś tak polecić, no bo ja nie jestem jakimś konsumentem tuszy do rzęs, doklejam sobie sztuczne ciągle, bo moje mi nie wystarczają do makijażu, które ja lubię nosić. Ale jak tak raz na jakiś czas sobie pomaluję, nie kolorowym tuszem, bo kolorowe tusze uwielbiam mieć makijaż zrobiony na przykład takim niebieskim tuszem z Han Hill. Czekaj, jak to się nazywa? Zastanawiam się, jak to mam rozpierdol. O, widzę go. To, żeby go wyciągnąć. O, taki. Ja mam taką małą wersję, bo ja go kupiłam na test, ale on jest super, bardzo mi się podoba. A tak, to tusz z Eveline, super sprawa. Jest tani, czyli spełnia moje wszystkie wymogi i nie wygląda na moich rzęsach jak gówno, co też jest dużym osiągnięciem. Ogólnie teraz widzę, że jak zwykle się rozmazałam, z tej strony zawsze mi się w kąciku wszystko rozmazuje, rozciepkuje, takie bagienko mam. Więc żeby udawać, że to wcale nie jest tak, że moje oczy mnie nienawidzą. I... Psuje mi moje plany, to czarną kredką
Też sobie tutaj robię jakieś takie bozgrołki. I to zaraz sobie patyczkiem do uszu rozciapkam, żeby wyglądało, jakby to było zamierzone. Dobrze, mamy pomalowane rzęsy. Tutaj widać, jak one wyglądają. No, nie ma szału. Ale teraz doklejamy sztuczne rzęsy. Ja mam takie z Ardell, Whispisy. I je sobie przyklejemy, bo to są moje ulubione. Jeśli chodzi o klej, to mam jakiś taki tester z Kisa, ale mimo ten klej to jest bardziej Kis niż Kis. Nie lubię go. Ale nie mogłam dorwać kleju Duo akurat, więc no takiego używam. No, na taki jestem skazana. Ale tak, biorę teraz tą rzęskę. Otwieram klej. Chwilkę, bo mi się skleiło otwarcie. I to jest taki, nie wiem, szpatułce, nie wiem jak to nawet nazwać. Nakładam to na, jak to się nazywa? Pasek? Chyba pasek. Nie mam przeźroczysty klej i taki rekomenduję. Czarny klej sprawia, że odechciewa się żyć. Tutaj mam lusterko. Chwilę przesunę je sobie. I przyklejam. Większość osób robi od początku do końca. Ja robię tak, jak mi wygodniej. Tak. Biorę, o nie widać ich nawet tutaj, ale biorę pęsetę i doklejam. Początek nie odstaje. Chwilka. Musiałam poprosić, trochę za mało kleju nałożyłam. Chwilę odczekać, żeby to się zaczęło kleić bardziej. I ogólnie przy pomalowanej kresce to jest jednocześnie i łatwiejsze i trudniejsze, żeby przykleić rzęsy. Bo po pierwsze łatwiejsze, bo no, nie widać tego, gdzie ona jest przyklejona, gdzie nie. A po drugie jest to trochę trudniejsze, bo może wam powieka, w moim przypadku na przykład to się często zdarza, że powieka sobie przekleję i wtedy moja kreska traci ten pierwotny kształt. Zlepiam te sztuczne rzęsy z moimi naturalnymi, bo sprawdzone są na pasku, więc nie będzie tak idealnie, ale żeby nie mieć podwójnej linii rzęs, tylko żeby tak pojedynczo i zbiorczo one się zachowywały. Trochę je odchylam do góry, bo mam dużą kreskę mimo wszystko i chciałabym, żeby je było widać w jakichkolwiek okolicznościach. I tak to wygląda po doklejeniu obrzęs. Co oznacza, że makijaż oczu mamy zrobione i można kończyć mordę. Pierwsza kontrowersja. Korektor. Sobie to nakładam. Dlaczego? Bo mogę. Nie mam wyrysowanego mocno naturalnie łuku Cupidyna. I wydaje mi się, że dzisiaj sobie zrobię. Generalnie zazwyczaj mam to wyjebane, ale dzisiaj zrobię. Chwila. Muszę w 3 minuty skończyć makijaż. Teraz nakładam róż. Ja mam też tak jakiś z Lovely. Nakładam go przede wszystkim na nos. Dużo na nos. Trochę pod nosem. Ochę, tutaj właśnie w usta wchodzimy. I tutaj. Moje naturalne piegi pod warstwą makijażu się kryją, więc używam markera do robienia piegów. On jest chyba z Eveline albo z czegoś. Nie wiem, ale pamiętam, że na pewno w szkole kiedyś miałam zrobione tym piegi i mnie się pytali, czy to jest marker z Gen Z. Nie, nie jest marker z Gen Z. Jakoś tak nie. Wyjebana by było. Za chwilę to poprawimy. Zbyt ciemne plamy przecieram palcem i później mokrym Beauty Blenderem, żeby się trochę wygładziły. I później na to jeszcze jedna warstwa różu, żeby nie było to zbyt nienaturalne. To mamy, więc robimy usta.
Hop. Hop. I poprawiamy, żeby było bardziej. Taki obrys uzupełniam innym kolorem. Dziś użyłam jakiegoś testera. Nawet nie wiedziałam, co będzie za kolor. Całkiem fajny. I to chyba na tyle. No i to jest nasza finalna stylizacja. Jezus Maria, głupia jestem. Osobiście uważam, że no jest fajnie. Proszę zignorować to, że mam brudę. To nie jest syf, I'm just getting messy.